Moje obawy co do Need for Speed Unbound zostały rozwiane. Driftowanie jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tylko trzeba wybrać odpowiedni samochód i już możesz latać. Opony driftowe działają jak driftowe opony. Jak ustawimy sobie mechanizm różnicowy na driftowanie, to driftujemy. I dzisiaj udało mi się skonstruować pierwszy driftobus. Zobaczcie sami. Próbowałem sobie BMW E30 robić na drift, ale z E30 jest taki problem, że jak ją się kupuje, to jej statystyka pokazuje, że to jest samochód zbilansowany, czyli jest ani do driftu, ani do wyścigów. A chyba warto wybierać takie samochody do driftów, które jak się je kupuje, to mają tą statystykę bardziej pod kątem driftu. I ten właśnie taki jest, założyłem mu opony driftowe i jest zajebisty do driftu. Widzieliście, że już tam parę tych strefek driftowych żeśmy porobili na 3 gwiazdki. No ale zobaczymy jak będzie tutaj, bo to jest ledwo klasa A i są takie gładkie zakręty. Czy sobie poradzi? Ledwo co? To jest prawie najniższa klasa, nie? A już ładnie sobie lata. W hicie w Need for Speedzie driftować tak na oponach driftowych, to sami wiecie, że było w ciul ciężko. Dalej czuję, że jest to takie trochę plastikowe to driftowanie, no nie? Ale... no jakoś się da. I 3 gwiazdki zrobione. O, i policja, dzień dobry. Czekaj, bo musimy tu dojechać, mamy 10 sekund. Te strefy driftowe tutaj nie robi się na punkty, tylko robi się na metry przejechane podczas driftu, nie? Czyli musisz przedriftować ileś tam metrów, żeby zaliczyć strefę driftową. I tutaj sobie jeszcze pojedziemy na strefkę. Właśnie tak zajechałem sobie w te góry, żeby zobaczyć jak się tu lata. Jestem pozytywnie zaskoczony tym driftem. Siema chlebciu. Wiesz co? Lata się spoko? O, tu jest jakaś strefa nieodkryta, okej. Spróbujmy. Tu już są ciaśniejsze zakręty, więc powinno być chyba lepiej. Ej, wiecie co, część osób mówiła o tych kreskówkowych dymach, tych efektach wszystkich i tak dalej. Ale powiem wam, że jak się już trochę pogra, to się w ogóle nie zwraca na to uwagi. Jak ktoś nie lubi, mi to nie przeszkadza. Coś tam z samochodu wybucha, jakby nie. Takie jakieś kreskówkowe sprawy. Ale to nie zwraca się na to uwagi, tak jak się ciśnie. O, i 3 gwiazdki. Trochę takie wymuszone, ale są. I 2500. Bardzo, ty, tu jest w ogóle jakiś wciul wysoki most. Bardzo trudno się tu zdobywa kasę, więc takie 2500 za 3 gwiazdki to jest spoko opcja. O, tu coś jest. Patrz. No nie! Popsuliście mi drift, gnoje. Myślę, że byłbym w stanie nabić tutaj ten maksymalny wynik. Tylko w drugą stronę trzeba spróbować. Bo trochę słabe auto i pod górkę mu ciężko jest. Dawaj! Ja bym spróbował jeszcze raz. 2500. Ekstra! Brakuje mu trochę mocy, nie? Tutaj w niektórych miejscach. Próbuję tu go jakoś w tym drifcie utrzymać. Ciężko. Dawaj.
Nie, no ciężko jest. Ciężko ten maksymalny wynik zrobić. O nie, dawaj. Dobra, i tak to już załatwiłem, nie? No, ciężko tutaj. Musiałbym trochę ulepszyć jeszcze furkę, a chciałem mieć takie stanterskie auto w klasie B koniecznie. O, tu jeszcze jakaś... Aha, to jest ta sama, okej. Okay. Tutaj coś jeszcze mamy, to tutaj sobie dojedźmy, nie? A to już przy okazji sobie zrobię jeszcze raz tą strefkę. O, tutaj BM-ka była jakaś. Zazdrości, że nie driftuje. Dobra, tutaj mamy kolejną strefę driftową, w takich jakby kanionach czy coś. Wiecie co, tutaj chyba nie powinniśmy się aż tak bardzo przejmować tym kątem driftu, bo widzicie, że my tutaj nie zdobywamy punktów, nie? Ważniejsze jest to, ile my metrów przedriftowaliśmy. A normalnie w drifcie to chcemy jak największy kąt, wiesz, jak największe show zrobić, nie? Tu już ciężko. Spróbujemy jeszcze z góry. Z góry powinno być... Powinno być łatwiej. Dobra, 1000 dolców dostałem. Jesteśmy tak w ogóle teraz koło tej skoczni, nie? Byliśmy na niej. W ogóle tutaj na tej skoczni, nie wiem czy wiecie, ale jest też tor wyścigowy. Normalny tor wyścigowy, po którym w multiplayerze robi się ogromne prędkości. Już na nim się ścigałem i powiem wam, że jest sztos. Ja tak myślę, gdzie koło skoczni narciarskiej tor wyścigowy? Ale jest! Zobacz, tutaj sobie jedziesz. I masz takie super wyprofilowane zakręty. No trzeba na nich trochę dohamowywać, jak się mocno rozpędzisz. Ale są, nie? I teraz mam wolne auto, także przejechanie tego toru no, trochę nam zajmie. Spróbuję jeszcze raz tą strefę driftową przejechać z góry tym razem. I może uda nam się ogarnąć lepszy wynik. To jak stąd teraz wyjechać? Już wiem jak. To jest taka wyprofilowana hopka dla mnie. O! O nie, policja, kurde! Nie widzicie mnie. Dobra. Ciekawe, dlaczego mnie nie gonią teraz, co nie? Tak dziwnie trochę. Dobra, wróćmy sobie na tą strefę driftową. To jest prosto, okej. Okay. I spróbujmy z górki to pocisnąć na maksymalny wynik. Dobra, te drifty tutaj w tej części są dużo lepsze niż w hicie. Przynajmniej jesteś w stanie zrozumieć, jak driftować od razu, jak zamontujesz odpowiednie części, nie? W hicie, no niestety trzeba było kombinować coś z oponami dragowymi. Sami pamiętacie, jak to było. A tutaj jest elegancko. Dobra, maksymalny wynik to chyba nie, ale... Ach, prawie. Ale jest... Ale są 3 gwiazdki. No i co powiecie, tak z perspektywy widza chyba dziwnie trochę, nie? Ale starałem się jakoś te zakręty robić tym samochodem. I tak jak mówię, on jeszcze nie jest tunigowany na maksa, to jest ledwo klasa A. Jakbyście wrzucili sobie klasę S+, albo coś takiego, to byście naprawdę mogli tu ciekawe rzeczy zrobić, nie? Podczas driftu. Natomiast, no ja, to jest mój pierwszy samochód driftowy, który mi w ogóle wyszedł. I okazuje się, że no naprawdę ciekawie.